witajcie, jest 10:00 wieczorem. Wychodzimy z Cinema City. Andrzej, co oglądaliśmy? Szybkich i wściekłych 10. Pogadamy o tym w domu, ale... Och. Więc wróćmy do wczorajszego kina. Andrzeju, jak ci się podobało? Brak mi słów, ten film był taki dobry. Nie, ale tak szczerze, no to ta franczyza powinna się skończyć na tej serii, w którym w trakcie kręcenia zginął Paul Walker i w tamtego jeden brat go tam nagrywał i tam podmienili twarz i tak dalej. I ta finalna scena, kiedy się rozjeżdżają na dwie strony dróg, na te rozgałęzieniu, no to powinno się zakończyć. Natomiast chyba ta seria jest po prostu dojną krową dla Hollywooda i Vin Diesel widać, że chyba mocno sobie podreperował ego tą częścią, czyli Fast 10, czy tam Fast X, bo praktycznie kręci się wokół niego non-stop. Każda scena jest wokół niego, wokół jego wartości, jakim zajebistym facetem jest, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, fabuła była dziwna. Było strasznie dużo pomieszanych wątków. Tam było po prostu wszystko. No ta scena, jak... taki trochę spoiler, ale tam Vin była bomba taka w kształcie kuli i ona tam po Rzymie się toczyła, to był taki Rocket League na żywo we Włoszech i to wyglądało średnio. Ten film był zły. To po prostu był zły. Jestem ogromną fanką takich filmów, gdzie dużo się dzieje, gdzie są właśnie jakieś pościgi, strzelaniny, wiecie, walka dobra ze złem, Kasia Lovett, ale muszę powiedzieć, że ten film był naprawdę słaby i nawet miałam taką myśl, czy nie wyjść z kina. Jakby w sensie także... wizualnie był dojechany i to fest. Widać było, że finansowo to tam te efekty, to ktoś zgarnął niezłą sumę. Wybuchów była mnóstwo i tak, mega duża ilość, a... No ale tak poza tymi wybuchami to tak średnio cokolwiek fajnego było. Tak. Tak, tak. No, zgadzam się z Andrzejem. Ten film powinien się był skończyć parę części temu. Już wywalenie ich w kosmos poprzednio to było po prostu... Ale to było element komediowy. Tak, teraz nawet no tak, nie było czegoś takiego mocno śmiesznego. No, nie, no nie siadła nam ta część. Czy pójdziemy na kolejną? Pewnie tak. No, żeby zobaczyć, jak to się skończy. No, bo ta Fast 10 będzie miała swoją drugą część. Nie skończyła tak. się... Na tym, jak się skończyła, tylko widać było, że oho, będzie kolejna i już sobie sprawdziliśmy w necie, jest na 2025 chyba przewidziano, tak? W kwietniu. Chyba tak. No. Chyba tak. Albo 2024, no albo nie, za rok. Wydaje mi się, że w piąty, bo tak szybko to chyba by nie wyszło. Chyba, że kręcili dwie naraz. Nieważne. Było do kitu. Tak było. Dobra, my się zbieramy, dlatego jesteśmy tacy... Ja jestem taka ulizana, dlatego że za chwilę wkładam głuchę w kask. Zresztą nawet jeden tu widać. No i jedziemy na przejażdżkę. Czy wy słyszycie, jak wieje? Jesteśmy pod Konstancinem. Jaka to jest miejscowość? Nawet nie wiem. Ale przyjechaliśmy tu, bo tam jest taki domek w zaroślach, jakiś coś takiego starego, opuszczonego, co Andrzej twierdzi, że ładnie wygląda z góry. Więc stwierdziliśmy, że odpalimy drona i zobaczymy, czy faktycznie jest tak ładnie. To jest stacja kontrwywiadu radiowego. Opuszczona oczywiście, nie? Tak. No. Więc zobaczymy, tutaj jest tabliczka, że to jest teren prywatny, zakaz wjazdu. No więc nie wjechaliśmy, ale polatamy. Ej, dopiero teraz zwróciłam uwagę na to, że tutaj jest bardzo zacieniony fragment pola przez drzewa. I zobaczcie, nic nie wyrosło. A co tu jest posiane? To chyba będzie kukurydza. No i tutaj praktycznie nic nie ma na tym obszarze. Zresztą ładnie to widać na kamerze. Także interesujące bardzo. Tam wszystko rośnie ładnie, żeby nie było. Będzie, jak będzie już wysoka, to będzie ładnie wyglądała, bo teraz jest jeszcze taka malutka. Andrzej odpala sprzęcik. I zobaczymy. Czy ujrzymy coś ciekawego?
nastąpił teleport i jesteśmy nad Wisłą. Spróbuję przejść na tą wysepkę od strony tam tej łódeczki, nie ma miejsca. W sensie nie jest to połączone ze sobą, ale pewnie z tej jest. Więc zaraz zobaczymy, czy uda mi się tam dojść. Boże, jak ja się poświęciłam, słuchajcie, żeby dojść do tych ładnych widoczków przez te krzaki i robale. O Jezu, nie wiem jak ja wrócę, ale dotarłam na wysepkę.